No, witam was serdecznie. Pozdrawiam swoich widzów. Ja dzisiaj na wyścigu. Zobaczcie. Numer przypięty. Pogoda deszczowa. No, chciałem się wybrać na 130 km, ale tutaj organizator, już po raz czwarty mi widząc na tym wyścigu, stwierdził, że lepiej jakbym wybrał 90, ponieważ jestem sam i ma być dosyć wiecznie i deszczowo. Więc chyba zrezygnuję z tego dużego dystansu i wystartuję na 90. Tutaj się odbywają starty poszczególnych grup. To nie jest taki prawdziwy wyścig, to jest raczej zabawa na rowerach. Po holendersku to się nazywa Vrije Fietstocht, czyli jakby to rozebrać, no to wolny pochód rowerów. Impreza rowerów, no ciężko to mi przetłumaczyć, no ale tu nie ma żadnych wielkich nagród ani nic takiego, tu raczej spotykają się przyjaciele i udają, że to jest jakiś wyścig, aczkolwiek nie ma tutaj żadnych wielkich nagród, tylko jest wielka trasa. Dobra, ja startuję, bo jest godzina 9:30. Według prognoz pogodowych o 12:00 mnie zleje. Jeżeli będę daleko, to będzie fajnie i mam padać prawdopodobnie na moim powrocie. Teraz mam podwiat, a resztę trasy jest wiatrem. A chciałbym dodać, że dźwięk z dzisiejszego filmu będzie troszkę słabszy z tego względu, że nie zabieram dodatkowego mikrofonu. Więc to co kamera oferuje, to będę wykorzystywał. No niestety w momencie, kiedy używam mikrofonu, kamera staje się niewodoszczelna.
wiecie, przedarł. Mam nadzieję, że dobrze widać. No w Osterholz złapał mnie deszcz. Teraz jestem troszkę mokrawy. Zostało mi... czekajcie. Teraz tu zobaczę na komputerku, co on tutaj melduje. Select 62 km, czyli 1/3 przejechałem. No i złapał mnie deszcz. To wygląda na to, że teraz będę jechał za tą chmurą. Trochę ją liznąłem. Nie pamiętam, czy trasa jest w miejscowości Osterholz. Jeżeli trasa idzie na Bredę, no to jeszcze mnie trochę pomoczy. Jeżeli odbijam od Bredy, to już raczej będzie mnie chmura deszczowa gonić, niż ja będę wjeżdżał w nią. Dobra, lecę dalej. Zostało jeszcze 60 km. Dobra. Zostało mi 50 km, no i pana, także będzie robota. Nie wiem, czy będzie widać, ale ruszamy z robotą, trzeba wszystko podkręcać. Niczego nie pogubić. Dobra. Opona to jest Continental, także nie będzie łatwo jej założyć później. No ale mam nadzieję, że sobie poradzę. Tętka zdjęta. Teraz pompowanie i szukanie po tym, gdzie przebita dętka będzie syczeć. Szukanie przyczyn. Przewidywanie, tak jakie moje jest, to na tym ostrym zakręcie przyszczypałem prawdopodobnie dętkę. Tak myślę. Yo! Nie udało mi się zidentyfikować miejsca, gdzie się przebiło. Więc nie tracąc czasu, zakładam, trochę ryzykując, że się znowu przybije, a drugiej dętki nie mam. Także no, trzeba jechać dalej. 50 km jeszcze zostało. Miejmy nadzieję, że się nic nie będzie działo. A jak nie, to będzie trzeba od kogoś pożyczyć dętkę. No jest 400 uczestników, także chyba się coś od kogoś uda pożyczyć. Strzeliłem oponę. Dętka założona nowa. Teraz zobaczymy.
więc na 40 km jest przerwa. Czekajcie, się trochę poprawię. Tam ludzie sobie mogą wypić, skorzystać z toalety, wypić kawę, lunch zrobić, jak to chce. My dostaliśmy po batoniku, można było picie zabrać, jakiegoś energy drinka i jakiegoś żela. No, ciągle pada. Rozpadało się od tej mojej awarii, nie przestało padać. Także druga część trasy jest raczej w deszczu. Tego się spodziewałem, chociaż deszcz jest lekki. Dobra.
skończyła. Nie wiem, czy to wyścig, tak jak zawsze mam dylemat, czy to wyścig, czy to nie wyścig. No ale się skończyło. Przejechałem trasę 90 km. Zapisany byłem na 130, ale wybrałem 90 z tego względu, że zobaczyć, co tam się dzieje za mną. Takie chmurki też mnie dogoniły, jak już wiecie z filmu. Dopadły mnie w okolicy Bredy, a trasa 130 km obejmowała teren za Bredą, a 90 przed Bredą. Także dostałem liźnięcie tej chmury, którą bym wjechał, jakbym jechał na trasę 130 km. Także 90 było strzałem w dziesiątkę na dziś. No słuchajcie, no co poszło nie tak? No oprócz przygody z dętką, no to wszystko było fajnie, nie? Normalnie, szosowo. Pierwszą część pokonywałem sam, więc tutaj żadnych wyników nie było. Noga podaje jakoś tak dziś w tym roku nieciekawie. No ale jak już się dokleiłem do ekipy, która jechała naprawdę szosowo, no to trzymałem ogon i leciałem dalej, nie? Także tutaj już się zrobił lepszy wynik. No co, szosowcem nie jestem. Lat przybywa, kondycja spada, no ale się jeździ. Dobra, ja będę się z wami żegnał i widzimy się w kolejnych filmach. Może na szosie, może na trasie, jeszcze nie wiem. Idzie jesień, także będzie coraz ciężej coś fajnego wykręcić i co, taka pogoda się robi, że nie będzie ciekawie. Dobra, trzymajcie się, ja spadam do domu, dzisiaj jeszcze trochę zajęć. Dobra, pa.